Małgorzata Parys, gość dnia. Zapraszam na program, a dziś w studiu gościmy Patrycję Rezler, trener personalny, instruktorka fitness, ale przede wszystkim świeżo upieczona mama, która nie zrezygnowała z ćwiczeń w trakcie ciąży i jak widać wróciła do formy bardzo szybko. Witam cię serdecznie. Witam wszystkich. Dziś porozmawiamy o ćwiczeniach podczas ciąży, czy jest taka aktywność fizyczna preferowana, dozwolona i też jak szybko wrócić do formy po porodzie. Pierwsze pytanie, zacznijmy od podstaw. Czy w ciąży w ogóle wolno ćwiczyć? Jeżeli nie ma przeciwwskazań, jeżeli lekarz wyraża zgodę, uważam, że tak, a właściwie powinno się ćwiczyć. Pomoże to przy łatwiejszym porodzie. Poza tym aktywność fizyczna jest wskazana dla każdego, czy ktoś jest w ciąży, czy nie. Czy warto zacząć aktywność fizyczną wcześniej, przed planowaną ciążą? Czy na przykład też mamy mogą zacząć ćwiczyć, jak już wiedzą, że zostaną niedługo mamami, mogą rozpocząć swoją aktywność, czy nie ma żadnych przeciwwskazań? Jeżeli lekarz się zgodzi. Tak, jeżeli lekarz się zgodzi, można zacząć też taką aktywność już będąc w ciąży. Z tym, że to będą całkiem inne ćwiczenia, inna aktywność niż dla osób, które ćwiczyły wcześniej. Lepszym rozwiązaniem byłoby ćwiczyć wcześniej przed ciążą, jeżeli ktoś już świadomie przygotowuje się do tego, że będzie planowana ciąża. Fajnie byłoby zacząć wzmacniać te mięśnie, jednak troszeczkę tyjemy w tej ciąży. Brzuszek jest spory i nasze ciało musi być przygotowane, musi być silne, by sprostać temu wyzwaniu. Czyli najlepiej w jakim okresie zacząć ćwiczyć przed planowaną ciążą? Już teraz. Już teraz. Czyli na przykład jeżeli ktoś planuje za 5 lat, niech zacznie już ćwiczyć. Wpłynie to tylko pozytywnie już teraz na kondycję fizyczną. W dzisiejszych czasach dostęp do aktywności fizycznej jest coraz trudniejszy, ale można też ćwiczyć w domu. Jakie ćwiczenia wybrać na początek? Kilka rad dla przyszłych mam, które chciałyby zacząć aktywność, jaka forma będzie dla nich najlepsza? Jest bardzo dużo zajęć online, czy filmów instruktażowych dla mam w ciąży, zajęcia mobilizacyjne typu zdrowy kręgosłup, jakiś pilates, zajęcia i ćwiczenia zwiększające zakres ruchu w stawach na początek będą dobrą odpowiedzią. A właśnie, przed pandemią prowadziłaś zajęcia dla mam stacjonarnie. Czy takie zajęcia cieszą się dużym powodzeniem? Czy jednak mamy, jak wiedzą, że są już na przykład w ciąży, pójdą na jedne zajęcia, dwa zajęcia, a później sobie odpuszczają, bo stwierdzą, że a jednak zostanę w domu, nie będę się przeciążać, zawsze można zjeść za dwoje, bo takie mity panują wciąż. Tak, tak. Jak to wygląda w praktyce? Czy mamy jednak dbają o siebie, czy rezygnują, bo mają taką wymówkę, że teraz mogą sobie odpocząć? Panuje mnóstwo mitów, aczkolwiek każdy jest inny. Aczkolwiek zajęcia, które prowadziłam, cieszyły się powodzeniem. Była stała grupa i to były dziewczyny w podobnych trymestrach. Było tak dopasowane, żeby mogły w miarę wykonywać podobne ćwiczenia, bo z biegiem czasu im ten brzuszek robi się większy, tym ciężej pewne czynności wykonać. Planowałyśmy start z kolejną grupą, ale nie udało się. Niestety zamknęli całą branżę. Mam nadzieję, że wkrótce się otworzymy i będą kolejne nabory, będziemy kontynuować te zajęcia. A panie, które urodziły, już są zainteresowane zajęciami takimi z maluszkami. A jak to wyglądało z twojej perspektywy, bo ćwiczyłaś intensywnie przez cały okres ciąży, wcześniej jeszcze chodziłaś na siłownię. Jaka jest reakcja społeczeństwa? Czy pojawiają się komentarze typu zaszkodzisz dziecku, powinnaś sobie odpuścić, bo to jednak chyba wciąż jest dosyć popularne. Skrajnie. Dostawałam odzew, że no super, że jestem też motywacją, że mogę motywować inne osoby, że faktycznie można ćwiczyć. A z drugiej strony, a po co ćwiczysz? Odpocznij, wyśpij się, nie dźwigaj. Nasze ciało już jest dostatecznie obciążone. Ponadto teraz do studia przyszłam z maluchem, z torbą, ze swoją torebką, z fotelikiem, więc to już obciążenie jest grubo ponad 20 kilo, więc wydaje mi się, że warto ćwiczyć. Warto ćwiczyć, żeby się właśnie przygotować do oczywiście ciężkiego życia bycia mamą. Dobrze, powrót do formy. Po. Jak szybko wrócić? Bo to bywa różnie. Każdy ma chyba indywidualne tempo. Tak, wszystko jest kwestią indywidualną. No u mnie właściwie ciężko powiedzieć, że był powrót do formy, bo ja właściwie miałam bardzo krótką przerwę.
też trzeba rozróżnić trening a trening, tak? No, ja już w pierwszych dobach ruszałam się, pracowałam nad mobilnością stawów. Wiadomo, te pierwsze doby są bardzo ciężkie. No kwestia jeszcze, jak kobieta przejdzie ten poród, czy to jest cesarka, czy naturalne rodzenie. Wiadomo, ja nie wskoczyłam od razu na siłownię, nie narzuciłam sztangi na plecy, ale ruszałam się. Więc ja tak na dobrą sprawę w drugim tygodniu zaczęłam się ruszać. Czy to jest trening? No dla każdego to też będzie inaczej odbierany. Mhm. Aczkolwiek ruszałam się. Dla kogoś spacer może być dużym wyzwaniem. Chodzenie po schodach może być wyzwaniem, rozciąganie może być wyzwaniem. Dla mnie to były takie dość normalne aktywności. No teraz po tych 3 miesiącach można powiedzieć, że jestem w takim pełnym treningu. A co jeżeli chodzi o aktywność kobiet, które do tej pory przed ciążą ćwiczyły z ciężarami, z obciążeniem? Czy trening siłowy wchodzi w grę w trakcie ciąży? Oczywiście. Nawet... Bo często się mówi, nie dźwigaj, bo możesz zaszkodzić dziecku, to jeżeli technika ćwiczeń jest prawidłowa, nie ma przeciwwskazań, no jeżeli oczywiście lekarz wyrazi zgodę, takie ćwiczenia będą lepsze niż ćwiczenia, w których się skacze, biega, już później ten brzuch jest duży, też nie mamy takiej stabilizacji, żeby go utrzymać. A ćwiczenia siłowe wykonujemy spokojnie, z odpowiednio dobranym ciężarem. Musimy go doskalować do swoich możliwości i uważam, że jest nawet trening siłowy lepszą opcją i bezpieczniejszą, bo jesteśmy w stanie zapanować nad swoim ciałem i kontrolować je. Czyli obalamy mity. Obalamy. Zdecydowanie, jeżeli oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań, tak. Najlepiej skonsultować się z lekarzem i z fizjoterapeutą, tak. W trakcie ciąży. Oczywiście. A co z dietą? Bo często jednak będąc w ciąży pozwalamy sobie na nieco więcej. No, więcej kalorii, chociaż nie powinnyśmy, szczególnie nie w tym pierwszym i drugim trymestrze. W ciąży, tak jak przy karmieniu piersią, ta nadwyżka kaloryczna wystarczy, że ona będzie w granicach 350-450 kalorii. I to jest wystarczająca nadwyżka kaloryczna, która nam jest potrzebna, więc spójrz się na etykiety, co ma 300 czy 400 kalorii, to jest naprawdę niewiele, a nam się wydaje, że tak, jest nas dwoje, to teraz jemy 1,5 obiadu. No nie do końca. To jest naprawdę niewiele, te 300-400 kalorii to jest niewiele, aczkolwiek potrzebujemy troszeczkę więcej tych kalorii. Tak, ale znowu musimy opanować nasze zachcianki. No i znowu często się zdarza tak, że kobieta, która jest w ciąży, zmniejsza swoją aktywność fizyczną, przez to zmniejsza zapotrzebowanie energetyczne, a jednak je więcej. I nagle się okazuje, że jest 30 na plusie. I później ciężko wrócić do formy. Fajnie byłoby traktować ćwiczenie jako powrót do sprawności, bo jednak to nasze ciało jest bardzo przeciążone. To jest niesamowity wysiłek, jeżeli chodzi o poród naturalny. Po cesarskim cięciu to ciało potrzebuje bardzo dużo ciała, żeby wrócić w ogóle do regeneracji, żeby blizna się zrosła. Także traktujmy w pierwszych tygodniach, w pierwszych miesiącach jako zdrowie, jako powrót do sprawności. Żebyśmy miały siłę na tą dzidzię. Właśnie, jeszcze jeden temat. Karmienie piersią. Czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania jakichś ćwiczeń? Nie. Nie ma. Bardziej chodzi o wygodną bieliznę. Żeby nie uciskać tych piersi. No właściwie to jest najważniejsze, żeby były swobodne. A takie mity, które gdzieś tam kiedyś krążyły, że mleko się ścina, spala podczas treningu, to nic się takiego nie dzieje. Tak samo jak dieta w trakcie ciąży, też nie powinno być żadnych ograniczeń, możemy jeść wszystko, ewentualnie obserwować, czy nie ma żadnych Oczywiście. Reakcji alergicznych. Tak, tak. Na sam koniec, czy chciałabyś coś dodać, jakieś ciekawe porady dla mam, przyszłych mam? Zachęcić je do aktywności fizycznej. Zachęcić do aktywności, że naprawdę warto. Widzę to po dziewczynach, które zdecydowały się na aktywność fizyczną, czy to przy zajęciach grupowych, czy to jeżeli chodzi o pracę indywidualną. Czują się lepiej, łatwiej im jest wrócić do sprawności. Ja stawiam na tą sprawność przede wszystkim. Nasza świetna sylwetka to będzie efekt uboczny treningów, więc skupmy się na tym, żeby być zdrowymi, sprawnymi ludźmi. Wtedy damy dużo swojemu maluszkowi.
I tym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję za poświęcony czas. Państwu za uwagę.